Dzień dobry, witajcie na moim kanale po dłuższej przerwie. W dzisiejszym materiale będzie bohaterami odcinka będą trzy wkładki polskiego producenta, różne długości 30 na 40, 30 na 30 i 30 na 45. Żeby nie było, że to są identyczne wkładki, one są, znaczy to są w zasadzie tego samego producenta, więc ten sam profil i tak dalej, ale to są zwykłe jalowskie wkładki. Już ten kiedyś gentleman był na odcinku, to jest grzebyk tak zwany, służący do otwierania takich właśnie słabych wkładek. Są różne grzebyki do różnych wkładek, to jest akurat grzebyk do wkładek tego producenta. Kiedyś już na kanale był o tym materiał, tylko jedną wkładkę zwytrychowałem, później w komentarzach było, że to na potrzeby filmu zrobiona, po prostu prowokacja taka, że bo jakbym nie miał co robić, tylko was oszukiwać, więc wróciłem do tematu, pokażę jeszcze raz. Może tak, wyjmę najpierw wszystkie trzy zamki. Żeby nie było. Proszę bardzo, to są trzy różne wkładki z trzema różnymi kluczami. Teraz tak, żeby nie było, że to jest w ogóle cokolwiek, ściemniam. Czyli tak, ta wkładka z tymi kluczami działa. Oczywiście tu już działać. Moment, muszę zobaczyć, czy tylko wszystko widać. Nie będzie działać. Oczywiście tutaj również już nie będzie działać, bo nie ma prawa. Działa tylko z tym zamkiem, no i analogicznie, tak jak cała reszta, czyli te klucze będą działały z tym zamkiem, a nie będą działały z tym, jak i z tym. No i trzeci, już zróbmy to porządnie, pokażmy wszystko, że to nie jest robione specjalnie, ani nic takiego. Weszło, jest. Chodzi. Tutaj oczywiście nie będzie chodziło. I tutaj oczywiście również chodzić nie będzie. Teraz pokażę klucze, że są różne. Tak, profile kluczy są różne. Tu jest głębsze nacięcie, tu są bardziej płytsze, tu jest głębsze nacięcie. Ten klucz też jest inny. Już nawet mi się pomyliło, nawet nie, które, ale w sumie nawet nieistotne. I teraz pokażę, jak tym oto gentlemanem, takim prostym grzebykiem, który służy do wciśnięcia po prostu wszystkich tych pięciu kołków. Wsadzamy w rotor, dociskamy do końca. Wszystkie kołki układają się wtedy w korpusie i przerzucamy sobie zamek na bok. Sami sobie odpowiedzcie, jakie to jest zabezpieczenie, zresztą sami zobaczycie. Ja sobie tylko się przybliżę, żeby było wszystko dobrze widać. Zaczynamy od tej. Pyk. Jedziemy z tym tematem, wsadzamy. Naciskamy. Oddaj. Wyciągamy. Pierwsza otwarta. To samo robimy z drugą. Pyk. Wyciągamy i to samo zrobimy z trzecią. Pyk. Również jest zwytrychowana. Żadnych cięć, żadnych oszustw. Ja po prostu pokazuję, jak to jest i że nie warto w takie rzeczy inwestować. Chyba że się chce tylko śmietnik zamknąć albo coś takiego. Proszę bardzo. Trzy wkładki zwytrychowane. Jedna, druga, jak i trzecia. O. Nie warto w coś takiego inwestować, jeśli chodzi o drzwi wejściowe oczywiście. Furtka, śmietnik jak najbardziej, jeśli chodzi o drzwi wejściowe. Nie warto w coś takiego inwestować. Żeby nie było, to nie jest to Chińczyk, no bo wiadomo, Chińczyki jakiej są jakości. To jest tym razem Polak, czyli polski producent. Panie producencie, przydałoby się coś zmienić w tych wkładkach, bo póki co to siara straszna. A w dalszej części materiału, kochani, pokażę wam, w jakie wkładki warto zainwestować i no i po prostu dlaczego. To by było tyle na teraz. Dzięki za uwagę, za chwilę wracam.
Skoro temat słabych wkładek już mamy przerobione, więc już nam nie będą potrzebne. Wywalamy jak tego planu w ogóle, żeby nam nie zawracała głowy. Wyjąłem z szuflady jakieś używki, ale wkładki moim zdaniem, w moim przekonaniu godne polecenia. Z tytułu tego, że po pierwsze każda z tych wkładek ma wzmocniony korpus. Moment, muszę zobaczyć, czy wszystko widać. Tak jak tutaj blachy zabite czpieniami, tutaj kawał elementu wstawiony służący do wzmocnienia tutaj wkładki. Tutaj tak samo kawał sztaby włożony, żeby wzmocnić ją w tym najbardziej newralgicznym punkcie. Tutaj tak samo wzmocniona. Wzmocniona, żeby wzmocnić cały korpus, żeby nie było o takiej sytuacji, że wkładkę się weźmie, pyk, wyłamie i mamy dostęp. O Jezus, trochę niżej, przepraszam. O, tak, żeby nie było takiej sytuacji, że wkładkę można wyłamać, dostać się już do środka, otworzyć. I teraz tak, pokrótce. O każdej z tych wkładek parę słów. To są różni producenci. Nikt mi za to nie płaci. To jest moje prywatne zdanie. Te wkładki polecam do domu, do drzwi wejściowych. I teraz tak, zacznijmy od tej wkładki. To jest wkładka gdzieś zdobyczna od klienta. Wziąłem ją sobie po prostu, bo wymieniałem mu zamki, a że jest niezła, to wziąłem ją sobie na późniejsze testy, zanim trafi na salę tortur do mnie. Na pewno będą jakieś siłowe próby, będę próbował to zwytrychować, będę się z tym bawił. Jest to jest, ale widzę tak. Klucz, dwa rzędy pinów, oczywiście korpus wzmocniony. Jeszcze dodatkowo klucz nawiercany z boku. Czy ma weryfikację klucza? Nie wiem, bo nie znam za bardzo tego producenta. Wiem, że jest niezły, ale jak zwytrychuje i zablokuje mi się to, to wtedy będę mógł coś powiedzieć. Druga wkładka, bardzo drogi przede wszystkim producent. Ja mam takie sceptyczne podejście do tego producenta, bo uważam, że jest trochę za drogi, ale rzeczywiście robi kawał dobrej roboty. Mocnie wzmocniona sztaba, to jest wkładka modułowa do wzmocnienia całego korpusu. Można tymi modułami weryfikować sobie długość wkładki. Tutaj jest klucz taki trochę inny, taki czpieniowy. Nie mam nawet klucza, bo to też gdzieś od klienta wyjąłem też. Trafi na salę tortur swojego czasu, ale po prostu miałem możliwość ją wziąć. Pewnie kosztuje taka wkładka, nie wiem, no nie chcę strzelać teraz, ale myślę, że z 800 zł to na pewno, więc dlatego ją wziąłem, żeby się nad nią poznęcać, zobaczyć, czy to jest warte tych pieniędzy. Ale generalnie producent Abloy, bardzo popularny producent, robi dobre zamki, aczkolwiek jak dla mnie trochę za drogie, za tą cenę można kupić dużo lepsze alternatywy i chociażby o, chociażby nawet ta Ewa EPS, to jest, no, można powiedzieć na każdą kieszeń wkładka w granicach, nie wiem, 400 zł, 300 zł, ciężko mi powiedzieć, ale no nie są duże pieniądze. Tu już jest weryfikacja klucza, też na jednym z filmów pokazywałem, że jak się ją zwytrychuje bez klucza, to ona się po prostu zablokuje. Również korpus wzmocniony, czyli wzmacnia w tym najsłabszym punkcie oczywiście ten zamek. Zastrzeżony profil klucza jest we wszystkich tych wkładkach, więc o tym nie wspominam, bo to jest no, absolutny moim zdaniem priorytet w dobrych zamkach, żeby był klucz zastrzeżony. Następna wkładka. O, tutaj jest cała ta wisienka. To jest wkładka w ogóle magnetyczna z magnesikami. Również korpus wzmocniony. Bardzo dobra wkładka, szczerze powiedziawszy. Mam o niej dobre zdanie. Aczkolwiek czasami jest problem, bo ma w związku z tym, że ma dosyć mocno wystający rotor z tej strony, to czasami trzeba brać poprawkę, jak się bierze po prostu wymiar, bo jak szyld za bardzo po prostu jest przyległy do tego, no to ciężko chodzi, bo wtedy to obciera o szyld. Ale to są tematy techniczne, na które po prostu trzeba zwrócić tylko uwagę. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo wkładki, jak i samą wkładkę, bardzo dobra wkładka, zastrzeżony profil klucza, bardzo niespotykany klucz, nie do podrobienia. No, wkładka również godna polecenia. Tu jest wkładka taka, ja nie wiem skąd ja ją mam, ja chyba mam właśnie, bo ona jest taka rozebrana z tej strony, żeby było pokazane. Oczywiście wkładka 3KS, jeszcze stara, fajnie nacinany klucz, takie kanały robione symetrycznie, to z tym,
że można włożyć i tak, oczywiście również weryfikacja klucza, gdyby się to zwytrychowało, próbowało obrócić ten router, wkładka by się zablokowała, oczywiście również wzmocniona korpusem, to jest akurat półwkładka, taka bardziej do drzwi garażowych, do słupka parkingowego, ale wkładka bardzo dobra, godna polecenia, bardzo dużo ich sprzedałem i dobrze się sprzedają, zresztą tak samo jak te NCS-y. Swojego czasu miałem również w ofercie CISA AP3, również bardzo dobry klucz, dwa rzędy pinów, tak samo jak i bocznie nacinany, ruchomy element na kluczu, co pomaga w tym, żeby ciężej było taki klucz skopiować, również korpus wzmocniony tutaj blachami takimi, żeby ona wtedy pęknie w tym miejscu, bo ona nie jest aż tak wzmocniona tutaj po całości cały korpus, ale będzie się po prostu wyginała, a się nie podda, nie rozpołowi się jak ta, o, że po prostu pęknie na dwie części, więc również zastrzeżony profil klucza, również wkładka godna polecenia, również w przystępnych pieniądzach, więc jak sami Państwo widzicie, tutaj jest naprawdę w czym wybierać. Ja zawsze będę powtarzał, że inwestujemy w bezpieczeństwo raz i trzeba zainwestować, wiadomo, jakieś tam większe pieniądze, ale, no ale nie robimy tego co miesiąc, nie robimy tego co dwa miesiące, robimy to raz na lata, więc warto jest zainwestować w coś lepszego. Takimi główienkami w ogóle nie warto się przejmować, to broń Boże, chyba tak jak mówiłem wcześniej, gdzie. No i co? Ja oczywiście wszystkie te wkładki poznęcam się nad nimi swojego czasu, jak znajdę trochę więcej czasu, może jakieś siłowe zrobię na nich otwierki, może na pewno popróbuję je zwytrychować, zobaczę czy mają weryfikację klucza, znaczy niektóre tutaj, ta ma weryfikację klucza, ta ma weryfikację klucza, MCS to nie wiem i reszta to nie wiem, no bo tak naprawdę nie znam dobrze tych producentów, szczerze powiedziawszy to FW mam najbardziej w ofercie, Abloya to nie znam prawie w ogóle, bo trochę dla mnie to jest trochę za droga firma, jeśli chodzi o, znaczy może nie tyle co za droga, no bo wiadomo, za dobrą jakość trzeba zapłacić, ale naprawdę ta jakość nie odbiega od innych wkładek, a cenowo odbiega dosyć mocno, dlatego mi się to nie podoba. Znaczy generalnie polecam to jako dobrą wkładkę, ale nie polecam go tytułem tego, że po prostu bardzo droga. Takie za samą firmę trzeba dużo zapłacić i to jest bardzo słabe do tej firmy. Natomiast jeśli chodzi o resztę wkładek, na co zwrócić uwagę przy dobrych wkładkach, to tak, najważniejsze, żeby był zastrzeżony profil klucza, to jest bardzo istotne, żebyśmy nie mogli go dorobić. Bardzo ważna rzecz, nieważne czy mamy rozetkę antywłamaniową, czy nie mamy rozetki antywłamaniowej, żeby był korpus również wzmocniony, wtedy utrudniamy wyłamanie. Wiadomo, że jak jest jeszcze przykryte rozetą antywłamaniową, no to jeszcze dodatkowo zabezpieczamy tą wkładkę, ale czy jest, czy nie ma, korpus powinien być wzmocniony, wtedy ma to jak najbardziej jakiś sens. No i co jest ważne, że jeśli wkładka już jest, no chociażby ten EPS, tak, ona jest już taka naprawdę na każdą kieszeń, tu naprawdę nie trzeba majątku wydawać, to ważne jest to, żeby była ta weryfikacja klucza, czyli nawet jak już jakiś as udałoby mu się, że tak powiem, bez klucza to zwytrychować, to zrobi po prostu kawałek obrotu i wkładka mu się zablokuje na amen. Więc tak, wzmocniony korpus, weryfikacja klucza i zastrzeżony profil klucza, żeby bez karty bezpieczeństwa nie można było klucza dorobić. To są absolutne priorytety moim zdaniem w wyborze dobrego zamka. No i co? No i chyba tyle z tej mojej gadaniny. Mam nadzieję, że po części wyjaśniłem, czym się różnią słabe zamki od dobrych zamków. No wiadomo, że bo to generalnie z wyglądu wygląda bardzo podobnie, ale proszę mi wierzyć, różnica jest kolosalna. To chyba tyle, co miałem do powiedzenia na ten temat. Mam nadzieję, że trochę uświadomiłem. Do następnego. Żegnajcie, pa.